Środa, pierwszy dzień czerwca. Oglądają Państwo informacje piotrkowskie. Jacek Wiśniewski, zapraszam. Na dzisiejszej sesji Rady Miasta piotrkowscy radni nie podjęli uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu. Dyskutowano również nad kolejnymi podwyżkami cen wody. Ubiegły rok dla miasta był dobry i pomyślny. Tak prezydent Krzysztof Chojniak podsumował wykonanie budżetu za rok 2010. Był to rok rzeczywiście dobry dla miasta, gdzie realizacja inwestycji przebiegała po pierwsze zgodnie z planem, po drugie wykonanie kasowe, bo o takim powinniśmy tutaj mówić przy udzieleniu absolutorium, a więc wykonanie zgodnie z założeniami, zgodnie z planem wydatków i dochodów było prawidłowe, a w związku z tym od tej strony formalno-prawnej wszystko było po pierwsze w porządku, a po drugie, biorąc pod uwagę rozwój naszego miasta, należy stwierdzić, że był to rok jak najbardziej udany, zwłaszcza, że ten efekt mnożnikowy, o którym mówiłem, czyli za złotówkę własnych pieniędzy uzyskiwaliśmy 1,60 zł. W wyniku pozyskiwania pieniędzy zewnętrznych, myślę tutaj głównie o pieniądzach unijnych, bo trzeba pamiętać o tym, że jakakolwiek inwestycja wykonywana w oparciu o środki unijne, jest inwestycją, gdzie musimy mieć udział własny. Plany dochodowe miasta zrealizowano z nadwyżką, a wydatki nie przekroczyły zakładanego limitu, co oznacza, że ostateczny bilans jest na plusie z około 13 milionami złotych. Jednak te zapewnienia nie przekonały radnych opozycji. Tu można się dopatrzeć kilku błędów, o których mówiłem, między innymi brak precyzji planowania, a jeśli plan co do swojej zasady ma być elastyczny, to się powinno elastycznie i w odpowiednim czasie reagować, dokonując stosownych zmian, a nie czekać na koniec roku. Jest wiele punktów, z którymi RIG nie zgadzał się i to był głos RIG-u, to nie był mój głos, tylko stowarzyszenia, jako głos przeciwny, dlatego. Uchwała dotycząca udzielenia absolutorium nie została przyjęta, bowiem zabrakło jednego głosu za do wymaganej bezwzględnej większości. Za absolutorium zagłosowało 11 radnych, przeciwko 1. Od głosu wstrzymało się 9 rajców. Jednak taki wynik nie ma żadnych skutków prawnych. Niczym nie skutkuje, po prostu to jest zupełnie inna sytuacja od tej, którą mielibyśmy w momencie, kiedy jest wniosek, byłby wniosek Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium, podjęcie takiej uchwały. Tu po prostu jest brak jakiejkolwiek uchwały w tej sprawie, a w związku z tym brak rozstrzygnięcia. Kolejnym punktem obrad, który wywołał gorącą dyskusję, były podwyżki cen wody. Wnioskowane stawki przez spółkę Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja, jak mówi prezes Michał Rżanek, są nieuniknione. Ostatnie taryfy ustalono 1,5 roku temu, a od tego czasu koszty dostarczania tego surowca wzrosły kilkakrotnie. Zasadniczym to wzrost kosztów, tym bardziej, że po raz pierwszy w Piotrkowie taryfa była uchwalana na 1,5 roku, bo nowe przedsiębiorstwo powstało. Także przez 1,5 roku te koszty znacznie wzrosły, niezależnie od spółki. To są koszty zewnętrzne, a więc i opłaty środowiskowe, i energia elektryczna, i szereg innych czynników, również materiały. Nie bez znaczenia są tu też koszty, jakie generuje modernizacja oczyszczalni oraz spadek zużycia wody. Ostatecznie dyskusja radnych zakończyła się przegłosowaniem wniosku o zdjęcie punktu z obrad. Ja myślę, że choć kolega nie do końca to wyartykułował, jest jeszcze jakaś taka ścieżka negocjacji z zarządem spółki wysokości podwyżki. I myślę, że może tą drogą powinniśmy pójść. Te podwyżki pewnie są nieuchronne. Natomiast nie jesteśmy do końca przekonani, czy aż w takiej skali. Nie oznacza to, że podwyżek nie będzie. Zgodnie z prawem, mimo niepodjętej uchwały, nowe taryfy wejdą w życie od 1 lipca. Wtedy piotrkowianie za 1 metr sześcienny wody zapłacą 3,20 zł. To o 45 groszy więcej niż do tej pory. Ceny odprowadzania ścieków wzrosną o 85 groszy, czyli do stawki 5 zł i 1 grosz za metr sześcienny. Od zeszłego tygodnia jedyna z ponad 40 aptek działających w mieście nie prowadzi już dyżuru całodobowego. Recept wypisywanych po wizycie na nocnym, ostrym dyżurze nie można było zrealizować. Aptekarze przyznają, wydłużenie czasu pracy zwyczajnie się nie opłaca. Jedyna działająca 24 godziny na dobę apteka kilka dni temu skróciła czas otwarcia do godziny 22. Mieszkańcy nie mogli uwierzyć, że w 80-tysięcznym mieście nocą w razie potrzeby nie mogą kupić potrzebnych leków. Moim zdaniem nie, zawsze powinna mieć jedna, chociaż jakaś dyżur, prawda, bo może być różnie. Kiedyś trzeba będzie potrzebować leków. Może przyjdzie taki moment, że może i trzeba byłoby skorzystać właśnie nawet po 22, prawda?
czyli jest no tutaj trochę nie tak. Nie, niedobry. Wszyscy wiemy, piotrkowianie, że jedyna apteka całodobowa i zawsze można było coś kupić. Może być problem? Może być problem. Dyżury całodobowe aptek, jak mówią ich właściciele, po prostu się nie opłacają. Nocą klienci z receptami pojawiają się sporadycznie. Po 22 niestety tych pacjentów jest mało. Przychodzą osoby na przykład po jakieś kropelki żołądkowe za 2,50 na 6 nad ranem, czy po jakieś podpaski, panią się przypomną po 25. Jako recept nie ma. W związku z tym utrzymanie apteki, koszty apteki są na tyle duże i wysokie, że przy takiej sprzedaży, która jest prawie wcale nie ma, no to się śpi w aptece i tyle, tak? Pełnienie dyżurów, jak mówią aptekarze, to dobra wola, bo nikt ich do tego zmusić nie może. Taką wczoraj wyraziła właścicielka apteki przy ulicy Wojska Polskiego, tym samym rozwiązując apteczny problem Piotrkowa. Z tego powodu, że uważamy, że prowadzenie apteki to nie tylko są interesy, ale i również obowiązek farmaceutów, żeby zapewnić dostęp do leku pacjentom również i w godzinach nocnych. Dyżury nocne zabezpieczone przez tą aptekę już ruszyły. Zwiedzanie policyjnej izby zatrzymań, dyżurki czy więźniarki to tylko część atrakcji, jakie na najmłodszych czekały w Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie. Wizyta u mundurowych zorganizowana była z okazji Dnia Dziecka. Jak wygląda praca policji od kuchni? W te tajniki najmłodszych wprowadzali funkcjonariusze piotrkowskiej komendy. Maluchy mogły nie tylko zobaczyć, jak wygląda policyjna więziarka, czy jak wyposażona jest cela, w której przebywają tymczasowo aresztowani. Piotrkowscy mundurowi pokazali, jak pobierane są od podejrzanych odciski palców, a nawet pozwolili przymierzyć umundurowanie funkcjonariusza idącego na akcję. A to, jak się okazało, wcale nie jest wygodne. Bardzo, jest bardzo gorąco. A nie jest ciężki? Jest bardzo ciężki. A czujesz się w nim bezpiecznie? Tak, bardzo. Bardziej niż w normalnych okraniaczach, na przykład na rower. Podczas wizyty w komendzie niemal każdy chłopiec zapewniał, że w przyszłości zostanie policjantem. Wśród dziewcząt takie deklaracje nie padały. Nie rzuca mnie na kolana ta praca. Dlaczego? Tak, jakoś. To trudna praca? Nie, denerwuje mnie to, że ciągle trzeba chodzić w mundurach. Pewnie jest niewygodny. No pewnie. Spędzony czas w komendzie to nie tylko atrakcje. Podczas pokazu tresury psów policyjnych funkcjonariusz przypominał wszystkim zasady zachowania się w kontakcie z obcym psem oraz to, jak reagować w przypadku, gdy na pozór przyjazny zwierzak zaczyna atakować. Zrób tak, w ten sposób. Dłonie na zewnątrz, zaplatamy. Zrobimy w ten sposób. Pięknie. Kciuki chowamy do środka, zakładamy za głowę, przyciskamy w ten sposób, o tak, uszy, przykrywamy, chowamy wszystkie odstające szeroko, części ciała. Nogi szeroko i tu kładziemy, tu głowę chowamy między tam, o, między kolana. I wtedy piesek podchodzi i nie może nas za palca ugryźć, bo palce mamy pochowane. Spotkanie z dziećmi z okazji Dnia Dziecka ma między innymi promowanie przez policjantów bezpiecznych zachowań i pożądanych zachowań wśród dzieci. Szczególnie podczas zbliżających się wakacji, ale również i na co dzień. Jak również pokazanie dzieciom pracy policji i integracji środowisk szkolnych, uczniowskich z policjantami. Komendę w przeddzień Dnia Dziecka odwiedziło ponad 200 maluchów z piotrkowskich szkół podstawowych. Podobne akcje, jak obiecują policjanci, będą jeszcze organizowane. I to nie tylko z okazji święta. Z okazji Dnia Dziecka w Miejskim Ośrodku Kultury od samego rana czekały na najmłodszych liczne atrakcje. My przy okazji ich święta zapytaliśmy maluchy, co sobie życzą w ten dzień oraz dorosłych, czego można nauczyć się od dzieci. Tego dnia dzieci dzieciom składały życzenia. Poprzez swoje prezentacje, piosenki i taniec obdarowywali radością i uśmiechem wszystkich obecnych. Na dziedzińcu Miejskiego Ośrodka Kultury wystąpili laureaci przeglądu twórczości artystycznej przedszkoli Fantazja. Każdy z uczestników miał swoje życzenie dotyczące wymarzonego Dnia Dziecka. Te najmilsze dzieci namalowały własnoręcznie na mapie marzeń. Każdy mógł tego dnia wyglądać wyjątkowo. Na twarzach pojawiały się kotki oraz motylki. Młodzi artyści otrzymali również słodki upominek. Mój idealny Dzień Dziecka to to, że chodzimy na różne występy, pani robi nam różne niespodzianki, no i takie inne różne rzeczy. Dostaję dużo zabawek. A jak byś chciała spędzić ten dzień? Z rodziną. Różne rzeczy, zabawy, takie prezenty.
kim chciałabyś spędzić ten dzień? Z rodzicami i z siostrą. Tuż po przedszkolakach na scenie wystąpili wokaliści chórku malutkiego oraz tancerze szkółki baletowej Plie. Rodzice mocno oklaskiwali występy artystów. Jak się okazuje, nie tylko tańca i piosenki dzieci mogą nauczyć swoich rodziców. I prawdomówności, dzieci nigdy nie kłamią, no czego jeszcze? No praktycznie tego, czego rodzice ich uczą, to one potem to powtarzają. Uśmiech na ustach, szczęścia, ambicji pewnie u dzieci, którym nam brakuje. Zawsze dążą do celu. Myślę, że tak. Na pewno radość życia i tego, że biorą życie na swój sposób. Nie mają jeszcze problemów, są małe i myślę, że niech tak zostanie jak najdłużej. Wszystkiego dobrego wszystkim dzieciom. Dzień Dziecka obchodzony jest w rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka z 1989 roku. Na najnowszej wystawie w muzeum nie pojawiły się rycerskie zbroje czy przedmioty odkryte przez archeologów. Tym razem bohaterką jest po prostu fajka. Zwykły przedmiot do palenia suchego tytoniu może być prawdziwym dziełem sztuki, zadziwiającym nie tylko kształtem, ale i pomysłowością jego twórcy co do sposobu ozdobienia cybucha. Fajki, które możemy oglądać w muzeum, pochodzą ze zbiorów Piotrkowskiego Zamku oraz kolekcji prywatnej Zbigniewa Bednarczyka, właściciela fabryki fajek. Jego pasję zapoczątkował przypadek, teraz nie wyobraża sobie życia bez fajki. W fajce nie można do końca się wyrazić, tam zawsze można zrobić coś więcej niż zrobiliśmy. Ona przez swoje spektrum rodzajów drewna, przez swoje spektrum rodzajów kształtów, przez swoje spektrum nawet sposobów używania jest taka niesamowita. Pomysł na stworzenie wystawy powstał przy przeglądaniu muzealnych magazynów. Okazało się, że w zbiorach Piotrkowskiego Zamku znajduje się wiele ciekawych fajek. Z niewielką pomocą udało się otworzyć tą niezwykłą wystawę. W gablotach można oglądać zabytkowe fajki, te pochodzące z XVII wieku, jak i te kolekcjonerskie, wyprodukowane przez fabrykę pana Zbigniewa. Niektóre ozdobione wtopioną monetą, inne zaskakujące kształtem. Wśród nich są prawdziwe perełki. Na pewno ta z monetą ma coś w sobie, bo jest to fajka, która na wieczku posiada wtopioną monetę dwuzłotową z czasów powstania listopadowego z 1831 roku. Była to rzadkość i ta fajka powstała prawdopodobnie we Francji, na emigracji. A jakiś Polak, który musiał niestety emigrować z Polski wtedy po upadku powstania, wyruszył do Francji, tam sobie zamówił wykonanie tego typu fajki i wtopienie tej srebrnej monety w wieczko ulubionego przedmiotu, który używał. Ta ekspozycja cieszy się ogromną popularnością, nie tylko wśród palaczy. Odwiedzający bacznie przyglądają się każdej fajce. Taka różnorodność tych fajek, która jest tutaj, no, bardzo duże wrażenie. Wystawa bardzo mi się podoba. Palę osobiście sama tytoń, papierosy, ale nie palę fajki. Mam kilka fajek w domu, także bardzo ciekawe eksponaty. Bardzo ładna wystawa, bardzo ładnie zrobiona. Duża pochwała dla organizatora. Fajki w Piotrkowskim Muzeum będzie można oglądać do końca czerwca. Już za chwilę po naszym serwisie magazyn sportowy. Ja dziękuję za uwagę, życzę miłego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia. Takiego rezultatu chyba nikt się nie spodziewał. Grająca w klasie okręgowej Polonia Piotrków przegrała na własnym boisku z Gerlachem Drzewica 1-4, co jest o tyle zaskakujące, że w poprzedniej rundzie poloniści rozbili zespół z Drzewicy aż 9-1. Ostatni mecz wyglądał jednak zupełnie inaczej, gdyż goście już od pierwszych minut próbowali przejąć inicjatywę. I właściwie im się to udało, bowiem już w 14 minucie spotkania strzelili pierwszą bramkę. Sędzia dopatrzył się faulu piotrkowskiego bramkarza i podyktował
zdobywał jedenastkę, którą na bramkę zamienił Jakub Gulej. Zaledwie 10 minut później piłkarze z Drzewicy zdobyli drugą bramkę. Tym razem nie popisali się defensorzy Polonii, którzy nie zdołali przejąć piłki. Ta trafiła wprost pod nogi wspomnianego już Jakuba Guleja, który pokonał Mateusza Tworkowskiego uderzeniem z pierwszej piłki. Piłkarze Polonii nie zamierzali się jednak poddawać i już 2 minuty później zdobyli bramkę kontaktową, która podobnie jak ta pierwsza padła z rzutu karnego. Bramka zdobyta przez Marka Rękorajskiego zmobilizowała polonistów, którzy niemal do końca pierwszej części meczu nie schodzili z połowy rywala. Do przerwy wynik nie uległ już zmianie. Po przerwie gra wyglądała zupełnie inaczej. Inicjatywę przejęli goście, ich przewaga rosła z minuty na minutę. Na efekty nie trzeba było długo czekać. W 61 minucie piłkarze z Drzewicy zdobyli bowiem trzecią bramkę, przy której ponownie zawiniła obrona Polonii, a właściwie bramkarz, który źle wyszedł do dośrodkowania i został przelobowany przez Jakuba Guleja, który skompletował w ten sposób hat-tricka. Polonia nie była w stanie nawiązać walki z lepiej tego dnia dysponowanym rywalem, który 10 minut przed końcem strzelił czwartą bramkę. Patryk Zimoń otrzymał prostopadłe podanie z prawej strony boiska i technicznym uderzeniem pokonał piotrkowskiego golkipera, który w tej sytuacji również mógł zachować się lepiej. Do końca meczu wynik nie uległ już zmianie i piłkarze z Drzewicy mogli cieszyć się z 3 zdobytych punktów. Udany rewanż, no, przegraliśmy sromotnie 1-9 u siebie, udało nam się dzisiaj wygrać, także jestem bardzo zadowolony. Trener gospodarzy upatrywał przyczyny porażki w tym, że jego zespół już dawno zapewnił sobie utrzymanie i trudno jest mu się teraz zmobilizować. No tak, no, rzuciliśmy na luz, mówię, no, z jednej strony wynika to z tego rozprężenia, z drugiej, tak jak mówię, w drugiej połowie grało 6 juniorów. I no, musimy ich sprawdzać, musimy dokonać jakiejś selekcji, część z nich musi zostać, część odejdzie, dlatego no, najwyższa pora, żeby to uczynić właśnie po tym utrzymaniu. Do końca rundy pozostało już tylko 2 kolejki. 4 czerwca Polonia zmierzy się na wyjeździe z Omegą II Kleszczów, a 11 czerwca poloniści podejmą na własnym boisku Skalnik Sulejów. Robert Nowakowski podpisał nowy 2-letni kontrakt z 7 zespołem poprzedniego sezonu żeńskiej Superligi drużyną Piotrkowi. Umowa została parafowana w obecności nowego prezesa Kamila Zięby i pozostałych członków zarządu. No tak, zostaje i to jak już wszyscy wiedzą, od wczoraj podpisałem umowę z piotrkowskim klubem. No tak, wiadomo było, że tu cała sytuacja toczy się o... Jak sytuacja finansowa będzie klubu i kadrowo, jak się będzie to wyglądało, czy możemy podejmować rozmowy z zawodniczkami, czy nie. Pewne kwestie zostały rozwiązane. Widać, jest w tym momencie nowy zarząd, który zadecydował, że należy rozmawiać z zawodniczkami, no to robimy to. Robert Nowakowski nie ukrywa, że w przyszłym sezonie chciałby wraz z Piotrkowią walczyć o medal Mistrzostw Polski. A będzie to szczególny sezon dla Piotrkowi, która od 1987 roku przez 25 lat występuje nieprzerwanie w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. No tak się mówi w kuluarach wszędzie, że fajnie by było i no, ja też tak uważam, ale tak jak mówię, dopóki personalnie nie będę wiedział, czym dysponuję i jak będziemy wyglądać właśnie kadrowo, to no, nie można planować żadnych miejsc w lidze czy założeń od zarządu klubu dla trenera i zespołu, co mają jaki cel jest w przyszłym sezonie. Także musimy jeszcze troszeczkę na to poczekać. Aby powalczyć o medal klubowi, potrzebne są solidne wzmocnienia. Wiadomo, że działacze prowadzą rozmowy z kilkoma zawodniczkami, ale na szczegóły jeszcze za wcześnie. Z drużyny odchodzą Inna Krzysztoszek, Sylwia Lisewska, Agnieszka Dąbrowska, Kamila Szczecina i Agnieszka Podrygała. Piotrkowia wznowi treningi 11 lipca. W którym roku powstał najstarszy klub piłkarski? Którą rocznicę w tym roku obchodzić będzie Polonia Piotrków? Czy któryś z zawodników 7 razy z rzędu wygrał Tour de France? To część z pytań, z jakimi zmierzyli się uczestnicy pierwszego piotrkowskiego konkursu wiedzy o sporcie. Taką klasówkę zorganizowali w minioną sobotę studenci z Koła Naukowego Promowania Myślenia Obywatelskiego, działającego w filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie. Konkurs przyciągnął ponad 30 kibiców. Ci, jak mówili, była to czysto sportowa rywalizacja na szare komórki, a te trzeba było mocno wytężyć. Pytania nie były najprostsze.
Skala trudności była dosyć różnorodna. Część pytań było takich, na które można było odpowiedzieć z łatwością, a część była takich, przy których trzeba było dłużej się zastanowić, a pozostałe takie, na które po prostu się nie zna odpowiedzi. Czyli stara zasada, że łatwe pytania są takie, na które się zna odpowiedzi, się sprawdza po prostu. Może to banał, ale tak jest. Ja mam w ogóle problem z dłuższym zapamiętaniem nazwisk, no nie? A tu tego typu były właśnie pytania, gdzie chodziło o nazwiska, nie o jakieś fakty związane z piotrkowskim sportem, tylko, czy tam powiedzmy to ze sportem z regionu, tylko po prostu chodziło też i o konkretne nazwiska. Najwięcej problemów, zdaniem uczestników, sprawiły pytania dotyczące piotrkowskiego sportu oraz pytania z historii olimpiad. Dla mnie ciężki był sport piotrkowski, ponieważ nie jestem z Piotrkowa, studiuję tutaj tylko, więc znajomość tutaj też i sportowcy była bardzo ciężkim tematem. Z testu składającego się z 16 pytań można było uzyskać maksymalnie 110 punktów. Choć nikt kompletu nie uzyskał, nie ma się czego wstydzić. W ogólnej klasyfikacji uczestnicy wypadli całkiem nieźle. Najmniej punktów, jakie uzyskano podczas testu, to wynik 34 punktów. Znamy się, wydaje mi się, że znamy się na sporcie. Możemy znać się lepiej, bo zawsze można lepiej, aczkolwiek nasza wiedza nie jest taka zła. Tytuł mistrza wywalczył Łukasz Świderek. Podium udało się zdobyć, wypracowując wynik 74 punktów. I to on wyjechał z uczelni nowiutkim rowerem. Tuż za nim z wynikiem 72 punktów uplasował się Damian Pawulski. Brąz zdobył Mateusz Fiołek z sumą punktów 66. Kolejne zmagania już za rok.